Siemanko ludziska, z tej strony Matsu i witam was w trzecim odcinku z Kariery Bramkarzem. Na start zobaczymy sobie statystyki z tarczy Europy, królem strzelców został Meyer. Najwięcej asyst o kilkunastu zawodników, a najwięcej czystych kąt Drągowski, więc bardzo dobry występ Bartłomieja Drągowskiego w tej tarczy po prostu. Wygraliśmy ją, a Drągowski miał najwięcej czystych kąt. W dzisiejszym materiale raczej zajmiemy się sprawą ewentualnego transferu, plus pewnie zagramy z jedno spotkanie, jeśli się uda. O, zobaczymy, jakaś oferta wypożyczenia, plus potrenujemy, bo trzeba trenować. Blackburn, no ciekawa na pewno oferta, ale poczekam jeszcze chyba na inne. Tak czy nie? Trzeba zdecydować, odrzucamy na razie i czekamy na jeszcze ciekawsze. I teraz się też tak zastanawiam, czy w ogóle odchodzić z tego klubu, bo nasz rozwój następuje bardzo szybko i myślę, że w niedługim czasie osiągniemy overall 75, nawet może 76, więc z takim overallem już spokojnie możemy się przebić w Serie A. Jeszcze muszę to przemyśleć. Z Aberdeen? Nie, do Ligi Szkockiej nie chcę iść tam, nie ma co robić tak szczerze, i tak Celtic wygra rozgrywki, więc co za różnica? Kto by tam bronił? Szczerze, cieszę się, że w tej FIFA akurat zacząłem od treningów na poziomie trudny i średni, bo jak w tamtej FIFA rozpocząłem od poziomu łatwy, średni, no to efekty były dużo wolniejsze rozwoju, no plus rozwijałem dużo starszego bramkarza, bo jednak no Borucza jest trochę ciężej rozwinąć niż takiego młodego Bartłomieja Drągowskiego. Ale jednak trening na poziomie trudny, średni jest dużo lepszy niż łatwy, średni. Plus dla mnie tak szczerze ten trening trudny jest łatwiejszy od treningu na poziomie łatwym. Nie wiem czemu, ale tak jest. O, już overall 74, o to chodzi, powoli się rozwijamy, jest coraz to lepiej. O, i kolejna oferta wypożyczenia, zobaczmy jaka. Z Latiny, nie, Serie B w ogóle nas nie interesuje. Szczerze dziwię się, że jakieś mocniejsze kluby z jakiejś tam pierwszej ligi się nie zgłaszają po nas, no bo poza oczywiście Aberdeen, no bo jednak Drągowski ma dość już wysoki overall, a tylko druga liga cały czas oferty, szkoda. I zobaczmy kolejna oferta wypożyczenia, gdzie teraz? TSV Monachium, nie. Nie chcę akurat grać w drugiej Bundeslidze, bo jest dla mnie nudna. Chociaż, kto wie, może byśmy poznali jakiś zwycięski skład Kaiserslautern. Ale jakoś mnie to tak średnio interesuje. No i pora zatrzymać i za moment odbyć kolejny trening, no bo jednak trzeba będzie trenować, żeby się cały czas rozwijać. Ale wcześniej jeszcze zobaczmy ofertę wypożyczenia klubu z drugiej Serie B. Nie. Serie B nas, jak mówiłem, już dawno nie interesuje. Szkoda, że nie ma takiej opcji. Zaznacz na przykład ligi, które cię nie interesują i żeby oferty z nich nie przychodziły. Też by była fajna opcja, ale to pewnie za 5 FIF dodadzą. No. Chociaż tak na tą FIFA nie mam co narzekać, jeśli chodzi o bramkarza. Bo nie dość, że notę dopracowali. Wreszcie ta nota nie spada jak głupia. Po prostu nieważne teraz już, czy macie interwencję na początku spotkania, czy na końcu. I tak macie notę na taką, na jaką zasłużyliście. A nie tak jak w tamtej FIFA, że miałem interwencję na początku spotkania, nabiłem sobie notę 7-5, a i tak spadła mi do na przykład 6-2, bo nie miałem przez resztę meczu interwencji. No gdzie tu sens, gdzie tu logika? O, overall 75, no nieźle, naprawdę no nieźle. Teraz to już spokojnie możemy walczyć o miejsce w Fiorentinie, ale nie będę jeszcze prosił o ściągnięcie z listy wypożyczeń, no bo wiecie, chcę zobaczyć, kto nam jeszcze oferty przyśle. O, kolejna oferta, zobaczymy z jakiego klubu. Avellino, Serie B, nie, odrzucamy. Więc naprawdę, karierę bramkarzem poprawili w tej FIFA, co jest wielkim plusem. No ogólnie FIFA 17 moim zdaniem jest odrobinę lepsza niż 16, chociaż wiadomo, to jest pierwsze wrażenie. I taką prawdziwą ocenę będę mógł dopiero wydać za miesiąc, dwa, no. Jak już się człowiek ogra i zobaczy wszystkie błędy gry i zobaczy... I przekonamy się, czy mają tak wielki wpływ na grę. Kolejna odrzucona oferta. Bo FIFA 16 na początku też mi się grało świetnie, potem było gorzej, a tutaj myślę, że będzie lepiej. Jeśli nie wprowadzą na przykład w Ultimate jakiegoś głupiego patcha, no to wszystko będzie idealnie. Niech w karierze bramkarzem nic nie zmieniają, bo na razie wszystko mi się podoba. Nie widzę żadnych takich większych wad, które mogłyby zepsuć tutaj rozgrywkę i zabawę tym trybem. Na razie te treningi dość udane, no niestety teraz dostaliśmy niższą notę w sytuacjach sam na sam, no ale czasem tak bywa, nie zawsze można sobie A nabić. Chociaż tutaj w tym treningu na poziomie średnim ciężko jest nie nabić A, taka prawda. No za niedługo będziemy mieli overall 76, no to już jest naprawdę porządna, jak to nas, co ja mówię teraz, niezły wynik, no po prostu, wysoki overall, wiadomo, fajnie mieć. I dobra, przechodzimy oczywiście dalej, ciekawe czy nam ten da szansę w meczu z Juventusem, jeśli by dał, to na pewno zostajemy w Fiorentinie, bo tam byśmy się mogli naprawdę popisać. O, rozważałem, czy Pescara uniknie spadku.
Fiorentini raczej spadek nie grozi, ale Pescarze jak najbardziej. No i kolejny trening. Dodatkowo, jak widzicie, sobie symuluję rzuty karne i rzuty wolne, bo ktoś mi tam doradził pod pierwszym materiałem, żeby tak zrobić. No i tak robię, no może kiedyś przynajmniej będziemy wykonywali jedenastki nie jako ostatni, tylko na przykład jako trzeci, no kto wie, jak dobrze rozwiniemy tą cechę. I dobra. I ostatni praktycznie trening, a potem się dowiemy, czy z Juventusem zagramy, czy nie. No to jest zawsze wiadomo, w tym poziomie średnim można popełnić błąd, ale to nie wpływa jakoś wielce na ocenę. I dobra, wykonane. Jeszcze zasymulujemy te karne i wolne. No idealnie. Overall 76. Przechodzimy dalej. O, jakaś oferta wypożyczenia, ale i tak poczekam sobie do albo przed dniem meczowym jeszcze warto sprawdzić. Skąd? Z Boltonu? Nie chcę do Boltonu. Odrzucamy. I zobaczymy, czy dostaniemy szansę z Juventusem Turyn. Bo jeśli tak, to trzeba z niej skorzystać. I patrzymy w oczekiwaniu. No i musiało coś wyskoczyć. No oczekiwania bardzo takie łatwe do sprostania. I tak jest, zagramy z Juventusem. No, musimy pokazać klasę. I powstrzymać starą damę. Gramy na wyjeździe, nie będzie łatwo. I pora zaczynać to spotkanie, które jest bardzo ważne dla Fiorentiny, bo pierwsze w sezonie. No i akcja Fiorentiny, Toledo, wypatrzył tutaj Ilicic, broni Buffon i dobitka Kalinicia, przy tym strzale już był bez szans. Fiorentina prowadzi 1-0. Konsternacja w Turynie. Kibice nie wierzą w to, co się stało. Kibice Fiorentiny są niesamowicie szczęśliwi. Piękna akcja tutaj, Buffon odbił piłkę do boku, ale Kalinic zdołał ją dobić. Fiorentina prowadzi 1-0. I rzut wolny dla Juventusu. Chcą odrobić straty. Chiellini podchodzi do piłki. Aleksandro również. Aleksandro podaje do Alaby. Dawid Alaba tuż nad poprzeczką. Mamy sporo szczęścia. Oczywiście Juventus walczy do końca. Mandzukic. Marquisio ładnie podaje do Aleksandro. Aleksandro wygonił się, dośrodkowuje, ale Drągowski spokojnie łapie piłkę. I koniec spotkania. Wielki sukces Fiorentiny. Pokonujemy Juventus w Turynie. Coś niesamowitego. Skład Juventusu naszpikowany gwiazdami. Higuain, Mandzukic, Alaba. Ale my ich powstrzymaliśmy. Jeden strzał złapany. No, nie mieliśmy za dużo roboty. Jeszcze tam mają Chielliniego, Pjanicia, Marquisio. No, mnóstwo gwiazd. Można by wymienić po prostu cały skład. A my daliśmy im radę. I to my dominowaliśmy w tym spotkaniu. Juventus oddał tylko jeden strzał. Jak widzimy, Nikola Kalinic, zawodnikiem spotkania, w pełni zasłużenie. Drągowski jedna interwencja, Buffon też jedna. Ale oczywiście to Polak ma wyższą notę, bo zachował czyste konto. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu z Juventusem. W dzisiejszym materiale zagramy właśnie tylko to jedno spotkanie, bo jednak skupialiśmy się też dość na transferach. I zobaczymy w ogóle, jak się rozwijają inni bramkarze. Satalino, niski overall. Tutaj Lazzarini też się nie rozwija. Drągowski oczywiście świetny rozwój. A Tataruszanu się w ogóle nie rozwinął. Więc nie ma co odchodzić teraz z Fiorentin. Tataruszanu się nie rozwija, my się rozwijamy i wygryziemy go z pierwszego składu już w tym sezonie. Wbijemy się przebojem do pierwszego składu i zostaniemy tam na dłużej. Taki jest plan i trzeba go zrealizować. Na początku myślałem o tym wypożyczeniu, bo nie myślałem, że można tak szybko rozwinąć się do overallu 76, no ale jednak można, więc trzeba teraz tylko pokazać klasę w Serie A, a za sezon, kto wie, czy zostaniemy w Fiorentinie, czy pójdziemy już do jakiegoś jednego z najmocniejszych klubów w Europie. Wszystko jest możliwe, jeśli tak się będziemy szybko rozwijać, to może to być naprawdę ciekawa kariera. No tutaj oczywiście trening, bo musi być. Trzeba cały czas ten overall jednak poprawiać. Nie ma co spoczywać na laurach, tak jak Tataruszany rozwinął się do 77 i już praktycznie nie trenuje, więc to jest dla nas tylko dobre. I oczywiście trening za nami. Pora przejść dalej. No tutaj piszą, że mamy możliwość pójścia na wypożyczenie, ale raczej z niej nie skorzystamy. Tak po głębszym przemyśleniu.
W następny mecz gramy z Chievo Verona, więc też bardzo ciekawy rywal. Chyba łatwiejszy niż Juventus, ale wszystko wyjdzie w praniu. I zobaczmy jakaś wiadomość. Dostaliśmy powołanie do reprezentacji, tak jest! Jedziemy na kadrę narodową. Trener dojrzał nasze dobre występy w pucharze przedsezonowym i w spotkaniu z Juventusem Turyn. I teraz tylko, co tu dużo mówić. Trzeba pokazać klasę w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W następnym materiale gramy mecze z Chievo, reprezentacją Czech i Rosji. Zobaczymy jak nam pójdzie i w ilu spotkaniach dostaniemy szansę. Więc jak coś ludzkie, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!